Instrukcja montażu dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych rigiton wykonanych z perforowanych płyt gipsowo-kartonowych. Montaż z wykorzystaniem kleju Fugen-Wenbinder 63 do spoinowania. Perforowane płyty rigiton mają wymiary 1200 na około 2000 mm i są dostarczane w stosach na paletach. Przed rozpoczęciem montażu płyty należy odpowiednio przygotować. Wszystkie cztery krawędzie płyt należy delikatnie sfazować, przecierając je drobnym papierem ściernym pod kątem około 45 stopni. Następnie krawędzie należy zwilżyć wodą. Zabieg ten ma na celu usunięcie resztek pyłu i przygotowanie krawędzi do klejenia. Montaż płyt zaczynamy od środka pomieszczenia. Pierwszą płytę montujemy podłużną krawędzią wzdłuż osi pomieszczenia. Oś należy zaznaczyć na profilach CD60. Płytę przykręcamy do dwupoziomowej konstrukcji wykonanej z profili CD60 Ultra Steel. Uwaga! Maksymalny rozstaw dolnych profili wynosi 320 mm. Wszystkie następne płyty przecieramy i zwilżamy analogicznie jak poprzednią. Do sklejenia krawędzi płyt stosujemy klej Fugen Verbinder 63. Klej możemy nanosić szpachelką z wiaderka lub za pomocą specjalnego pistoletu i kartuszy z klejem. Pistolet wyposażony jest w zakręcaną głowicę i specjalną dyszę, ułatwiającą prawidłowe nanoszenie kleju na krawędź. Dysza do kleju posiada specjalne wycięcie, ułatwiające przesuwanie wzdłuż krawędzi pasek kleju jest zawsze położony centralnie, a jego ilość optymalna. Uwaga klej można nanosić na krawędź płyty już przykręconej, co zwykle ułatwia montaż. Kolejną płytę dociskamy do już zamontowanej, dbając o właściwe położenie i zachowanie ciągłości perforacji. Szczelina pomiędzy płytami powinna wynosić około 2 mm i być wypełniona klejem z lekkim nadmiarem. Po właściwym ustawieniu płytę przykręcamy do profili CD60 Ultra Steel. Analogicznie montujemy wszystkie pozostałe płyty przechodząc od środka w kierunku ścian. Po około 30 minutach, kiedy klej zaskurkował, usuwamy nadmiar kleju szpachelką. Uwaga! Zbyt długie oczekiwanie i pozwolenie, by klej całkowicie stwardniał, spowoduje, że usunięcie nadmiaru kleju będzie bardzo trudne. Po usunięciu nadmiaru kleju należy odczekać minimum dwie godziny, tak by klej całkowicie związał. Teraz możemy przystąpić do wykończenia połączeń płyt masą szpachlową-finiszową. Masę możemy nakładać szpachelką lub przy użyciu pistoletu. Masą szpachlujemy również główki wkrętów. Masę finiszową należy nałożyć z lekkim nadmiarem uwzględniającym skurcz. Może to ułatwić odpowiednio wyprofilowana szpachelka. Po całkowitym wyschnięciu masy, co zwykle trwa minimum 24 godziny, spoiny płyt możemy przeszlifować, wyrównując powierzchnię całego sufitu. Następnie sufit należy zagruntować i pomalować. W efekcie uzyskujemy piękny, monolityczny sufit o wysokich własnościach dźwiękochłonnych. Rigips. Z szacunkiem dla fachowców. Jesteśmy częścią grupy saint -Gobain.